i wariaty, z tej strony Rojadek i dzisiaj pogramy sobie już 20 na pewno odcinek, 22 albo 23 z Wiedźmin 3 Dziki Gon. Udamy się, że mamy tutaj jakieś, o, aktualnie pokój Ciris, iść do kuchni i porozmawiać z Małgosią. Tego nie zrobiłem w ostatnim odcinku. Czy tego nie zrobiłem w ostatnim odcinku? Ja sobie jeszcze mapę zobaczę. Pójdziemy sobie do Torpania bardziej. Ja bym się tu znaczył teraz. A, to są krainy, tak? Dobra. Jestem tutaj, tak? Mapa jeszcze się nie odwołała. Dobra, jak się... A, jest tu znacznik, dobra. Znacznik jest odpalony? Nie był odpalony znacznik. To ja czekaj, jeszcze... jeszcze muszę grać tę grę bardziej. Dobra, teraz znacznik odpalony? Jest, to mam. Co się stało? Okej, okay, myślałem, że coś się próbowało. Idziemy tutaj. Biegniemy, znaczy się. Wiedźmy się męczy, jak się biega? Nie, wiedźmy się chyba nie męczy, jak biega. Jeszcze porozmawiamy z z tym... No, z kim mam pogadać właściwie, dłonie? Małgosiu, a Małgosia jest taka ta mała, tak? Sobie pogadamy, panie, szybkie i jeszcze tak tu szybkie dokładnie. Oczywiście, że da się będzie ładować. Więc zaś się zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania i udostępniania mojego filmu. Już nie proszę o suby, ponieważ. Ja nikogo nie proszę o suby, bo dla mnie suby oznaczają to, że ktoś mnie będzie oglądał. Tylko tyle, że ktoś tam mnie lubi, tak? Ja nigdy nie proszę nikogo o suby, nie wymagam tego od nikogo. Tak? Biegniemy sobie tego, do tego Małgosi. Musimy to obejść oczywiście. Czemu ja się mogę zagrać Winta z kowalem? Czy to był kowal? A, Wiedźmin się męczy jednak. Ci biega dobrze. Kowale, o, już się męczy. Aha, czyli krótka przerwa i się nie męczy, tak? Zagramy Winta z... nie z nią. Co mogę dla ciebie zrobić? Pomij. Może zagramy w Gwinta, a... No, piątkę, tak. Masz ochotę na partyjkę Gwinta? Pewnie. O, ten gra Gwinta, dobra. Myślałem, dobra, Spocznij grę. Usuwamy sobie... jednego... Czy to są katapulty? Wolę mieć... Aha, i też sobie jeszcze katapulty, ile mam? Jedną. Przydałby się jedna, jeszcze jedna katapulta. Tak sobie to zmienimy. I no, jest dosyć dobrze. Możemy wygrać. A ona może mieć te dobre karty, tak? Mój ruch, tak? Katapult na sam początek. No, wystawiła tego. Okej. Okej. To mi osłabiałem początek, tak? Osłabiamy. Definitywnie, rzecz biorąc. Osłabiamy. Początek, bo coś wydaje mi się, że ona będzie na początku, na sam początek. O, tak samo wydawało mi się. Dobra. Może ja bym jeszcze wystawił jakiegoś łucznika. A, to w sumie to mógł tego wystawić do słowy. Czy ona dobiera karty? Nie, tak po przednim odcinku. A, jeszcze to... A!
Czyli nie mam wyboru. Nie będę tego czyszczał, bo jak oczyszczę. Stery. Dobra, wystawiam sobie na stery. Bo jak oczyszczę te to wszystko. Aha. Czyszczę to. Dobra, nie mam wyboru, ja spasuję, tak, definitywnie. Wystawiłem duży kart. No teraz coś wystawi? Nie. Dobra, początek rundy. Teraz muszę wszystkie wystawić karty, aby coś zrobić. Znaczy wystawiam najsłabszą. Moja taktyka mi najsłabsza. Karty. Spasował? Dobra, jak spasował, to jeszcze wystawię sobie. Nie mam wyboru, tylko tego wystawię. I też pasuje. Wygrałem drugą rundę. Teraz trzecia runda. Aha, oczyszczenie, dobrze. No, do oczyszczenia. Może być fajnie. Tego wystawia. Ona ma 6 kart. Także może być nieciekawe. Co? Pasuje. Nie ma sensu. Za dobre karty ma ona. Czemu ja mam takie słabe karty? Bo nie gram w winta, tak? Nie mam dużo finta. Dobra, przegrana. Dobra. Nie, nie ma sensu. Idę do tej małości. Robię misję. Co jest misja poboczna, czy główna? Zadanie poboczne, tak. W sumie to jeszcze zeszlifujemy sobie. Tu jest szlifierka była. Tutaj. A to? Lampa, tak? O, gdzieś tu było jeszcze do zbroi. Syno! Gdzieś tu było jeszcze do zbroi, tak? Tu mogę ogień podpalić, tak? Gdzieś tu było jeszcze do zbroi, do ulepszenia zbroi? Nie. Tu nie wiem. Zobaczyłem miecha, gdzie jest do lepsza zbroi. Pójdę dalej. Chyba tutaj. A, on tylko gada. Idziemy sobie do tej mogłości. Definitywnie. Ciekawe, co nam powiem. Mi się wydawało, że byłam u tej mogłości. Tutaj? Chyba tutaj. To jest kuchnia, tak? Ona powinna być gdzieś tutaj, tak? Pogadajmy z nią. Flętrze, tak! Co mówiła ci, Liz? Rozmawiałaś trochę z Ciri, prawda? Prawda. Mówiła na przykład, dokąd się wybiera, albo czego tu szuka? Mówiła, że szuka ciebie i czarodziejki, ale ty jesteś tutaj, to chyba cię nie znalazła. A, to już chyba słyszałem. No, ale może przynajmniej pomogła temu swojemu przyjacielowi. O jakim przyjacielu mówisz? Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? Wiesz jakiemu? No jak to jakiemu? Jej przyjacielowi. Powiedziała, że jest w tarapatach i ona musi go uratować. Ciri chciała pomóc jakiemuś przyjacielowi? No, pomij to. Wiesz jak... No jak to jakiemu? Dobra. Poznajesz to? O ja, mój bączek! Skąd go masz? Znalazłem w pokoju Ciri. Jest twój? Ciri mi go wystrugała, jak mi kiedyś było smutno. Bawiłyśmy się czasem w jej pokoju. Szkoda, że musiała jechać. Ach, umocone zadanie. Otrzymane. Umocone, tak, dobrze. To bywaj, tylko ty mnie znasz. Miłej zabawy. Ja się nie bawię, ja pomagam. Pomagać, jasno. Znowu zdanie zrobimy sobie. Zdania poboczne. Przydałoby się jakieś
Winta już nie wiem, jak gram Winta. Definitywnie, o to już od szóstki, bo raz Marsis. Gdzie jest ten Marsis? Ja to można, nie wiem. Mogę się tu tapnąć. Znaczy sobie ustawić. Bo jeszcze pójdzie. To jest szynka. A, to jest moja szynka, tak? Żeby znaczy się tu ustawię, żeby było jasne. Nie ma szczęścia tak Winta. Jakby może były większe stawki, to bym może się zainteresował, ale tak nie. Chyba. W sumie gdzieś się tu ulepszała zbroja, tak? Gdzieś się tu ulepszała zbroja, nie wiem gdzie. Tu? Nie. Gdzie tu? Chodź, tego definitywnie gdzieś. Może muszę stąd wyjść. Chyba to. Ja to poniosę. Nie, nic mi nie zgadnie. W tak pięknych okolicznościach przyrody. To chyba gra też Winta. Chcesz obejrzeć nasz mały skład, to uzbieraliśmy Bokasz. Tu niezłą. Nie, nie będę już jadł. Bywaj. Bywaj. Nie słyszę, że mówiłaś inny Winta, tak? Nie ma sens. W sumie może być jeszcze odcinek z Winta. Z jednej gry. Może być, biegnij. Czy ja dobrze idę? Chyba się zgubiłem. Nie. Nie zgubiłem się. Musimy iść do teleportu, żeby tam się tepnąć. I pogadajmy z Kaira Mals. To jest misja na szósty poziom bodajże. To się tepnie w modarzu. Okej, okay, nie chcę gadać z tobą. Chcę się tepnąć. No i nowe ładowanie na kanale będzie może Cube World sezon trzeci. Może być sezon trzeci w Cube Worldzie. Może być ciekawe. Będziemy konika. Ten konik będzie. Dobra, za mną. O, kurwa. Ej, koniku. Czuła się płatko moja. Właśnie się pojawiłaś tam, gdzie nie potrzeba. Po drugiej stronie jeziora. Nie mogła gdzieś jeziora przejść. Chuj. Aha. Znaczy, czwarty jest ten, to. Zrozumiałem się ścieżką, tam. Chyba. Patrzę na to, żeby tak szybciej pojechać. Nie iść dookoła. Nie, chyba dobrze idę. Chyba dobrze jeść. Dobra, wysiadamy. A, tu jest ta czarownica, tak? Po co mu były te szczury? To pogadajmy z nią. Przeklęte szkodniki, lepiej byłoby tą łopatą roznieść na miasto. Czy ma wytruć, a nie. Widziałeś, co potem z nimi robił? Z kim ona gada? Czekaj chwilę. Nie słyszałem, co ona gada. Co ona mnie nie widzi? Z kim ona gada? Kto to jest? Cień jakiś. Co ty tu robisz? Geralt, ale mnie wystraszyłeś. Ale nie! Czarownik mówi, przynieś mi szczurów, ino zdrowe mają być, nie kotów z gardła wyłuckane. To ten kaganek, który zabrałaś z kryjówki elfa? O co chodzi z tymi szczurami? Nic ważnego, potem ci wyjaśnię. A teraz powiedz, co ci do mnie sprowadza? Nie wiem.
Dobra, pierwsze pytanie. O co chciałaś mnie prosić? Chodzi o przeklętą wyspę na jeziorze Morzycko. Musiałeś o niej słyszeć. Nie? Bliźniacy ciągle gadają o upiorach, które ją nawiedzają. Podobno nikt stamtąd żywy nie wraca. Co to za klątwa? Właśnie nie wiem. Muszę ją zdjąć, a nie udało mi się nawet dotrzeć do jej źródła. Ale chyba czegoś się dowiedziałaś. No. Wiem, że klątwa łączy się jakoś z wieżą, w której po najeździe Nilfgaardu zamieszkał Wszerad, możnowładca tych ziem. We wsi mówią, że zdesperowani chłopi popłynęli na kłomnicę prosić o jedzenie i doszło tam do jakiejś rzezi. Pomożesz mi zdjąć tę klątwę? Wiem, że jesteś w tym dobry. Aże machasz. Szerat? Czekaj, jeszcze zapytam się to. Można władca kazał wymordować chłopów, którzy przypłynęli na wyspę? A władca to jest? Ich otruł. Sympatyczny jegomość. Nie znałam go, ale z tego, co mówił czarodziej z wyspy, nie wynikało, że Wszerad był aż takim okrutnikiem. Mieszkał tam jakiś czarodziej? Znałeś go? Co się z nim stało? Byliśmy przyjaciółmi. On też zginął podczas tej masakry. Prawie nikt nie ocalał. Dziwne, że ci, którym udało się uciec z wyspy, pomarli później w mękach. Ale to nie wyglądało na działanie trucizny. Pomogę się stosić, że pytam, czemu chcesz? Czemu ci na tym aż tak zależy? Nie mnie zależy, tylko wiśniakom. Wyspę odczarujcie, pani! Wyście taka wielka czarownica! Nie dają mi spokoju. No i? Miałem wrażenie, że niespecjalnie liczysz się z miejscowymi. Taka wielka czarownica? Jeśli nie zdejmę klątwy z wyspy, mogą uznać, że nie aż taka wielka, żeby ryzykować i kryć ją przed łowcami czarownic. Okej. Okay. Chodzi o to, co chłopi o tobie myślą? Obchodzi cię to? Chodzi o to, że... Słuchaj, nie po to zaszyłam się na tym odludziu, żeby dać się głupio złapać przez jakiegoś chama z żałobą za paznokciami. Okej. Okay. Chyba pomogę ci. Wiedziałam, że ta sprawa cię zainteresuje. Oczywiście będziesz musiał popłynąć na kłomnicę. Od czego mam zacząć? Trzeba nawiązać kontakt z duchami, które błąkają się po wyspie. Mogą widzieć coś, co pomoże nam dotrzeć do źródła klątwy. Co? Myślisz, że okażą się aż tak rozmowne? Tak, jeśli weźmiesz ze sobą mój magiczny kaganek. Będziesz mógł go potem zatrzymać. Przekonasz się, że jest bardzo użyteczny. Okej. Magiczny kaganek. Jak działa magiczny kaganek? Jak działa ten kaganek? Potrzeba jakichś szczególnych magicznych zdolności, żeby go użyć? Nie, wystarczy postawić kaganek w miejscu, gdzie leżą kości i słychać szepty. Tylko nie zawsze jest to przyjemne doświadczenie. Wyobrażam sobie. Opowiem ci potem wszystko, pomijając drastyczne szczegóły. Nie będziesz musiał mi nic opowiadać. Dam ci ksenoglos, dzięki któremu będziemy mogli się kontaktować na odległość. Opowiesz mi, co chcesz, ja będę mogła cię poinstruować, co robić dalej i czego szukać. No jak działa ten kaganek? Nigdy nie słyszałem o ksenoglozach. Działają tak samo jak megaskop, ale są o wiele bardziej poręczne. Myśl o tym po prostu jak o magicznym, gadającym pudełku. Trudno jest je skonstruować? Nie. Bardzo trudno. Dlatego są takie rzadkie. Ja na pewno nie umiałabym czegoś takiego zrobić. Czyli nie ma szans, żeby ksenoglozy upowszechniły się wśród czarodziejów. Najmniejszych. Okej, skąd masz ten kaganek? Nie. Ja się popytałem. Skąd masz ten ksenoglos? Znalazłam go w kopalni razem z kagankiem. Aha. Najpierw myślałam, że to jakaś część kaganka i dopiero później zorientowałam się, co mi wpadło w ręce. Czyli należał do tego elfiego czarodzieja. Tak, nawet nie wiedziałam, że elfy też ich używają. Ruszamy! Czy jest coś jeszcze, o czym powinienem wiedzieć, zanim się tam wybiorę? Nie, to wszystko. Dobra. Pa! Idź już, bo jestem ciekawa, co odkryjesz na kłomnicy. Tylko koniecznie wróć do mnie potem. I Geralt? Dziękuję. To się szykuje akcja? Chyba idziemy.
Jest to chwilę fabularne. Dobra, jeszcze musimy zrobić sobie zadania. Są chyba... Nie, to jest misja wiedźmińskie? Misje poboczne. A, tu się odpada... Aha, misje zadania głównego. Ja właśnie wykonywałem misję zadania głównego, nie wiem. O, to jest tak, te... Czyli odpaliło mi się zadania głównego, automatycznie. Tak jak myślałem. Czy ja bym to przeszukał, gdybym może coś znalazł ciekawego, jakieś pieniądze czy coś? A, jakieś nowe zadania są, misje wieży. Nowe zadania? Chyba się odpaliły te nowe zadania. Misje wieży, tak. Dobra. Idzie ma miś. Mapa. Pewnie chyba... A nie, nie tak daleko. Tu. I tu się nie mogę tepnąć, tak? Czyli gdzieś to powinna być łódź, tak? Tutaj jest łódź. Ale tu jest bliżej. Także pójdziemy sobie tutaj. Wchodzimy z tego domciu. Płotka oczywiście na mnie czeka. Super. No idziemy sobie do tego. Do... czy on... Płotka idzie swoją drogą, tak? No wiedź, galop. Galop. No super, galopuje z miejscu. Właśnie się to spukowało. Wolnie. Dobra, dziwne. Ruszy. No właśnie, ruszy. No idziemy sobie skrótami teraz. Mam nadzieję, że nie spotkam. Jeszcze ma... O, jest łódka, dobra. A to co tu... Jakieś chwile... Jest łódka. Przecież... Może coś ma dobrego, tak? Łódka, nie tak szybko. Ho, ho, ho! Ale nagadał jej? To jest łódź, tak? Wysiadamy. Myślę, że teraz zakończę odcinek. Zaraz mnie ktoś zaatakuje. Dobra, jeszcze kilku. Ja bym chciał jeszcze użyć... Tu jest to. A, to jest ochronka. To jest tarcza. Może ognia. Jeszcze kilku. Dobra, wszystkie ocięte. Przeszukajmy sobie ich. Fajnie, abyś się patrzył na to, tak? Geralt. Gdzie właśnie się brał? Nie. Fajnie. Weź wszystko. Fajnie, że atakujesz, tak? Weź wszystko, jest jedno ciało. Czy my to możemy szpilać w innym miejscu? Weź wszystko. Także jeszcze zapiszmy sobie grę. Okej, opcje. Zapisz. Mam nadzieję, że na wywarkę nie popsuje się akurat. Zapiszmy sobie grę tutaj. Tak. Zapisane jest. Zapis. Czytaj jak zapisać? Zapisać? Nie zapisana. Punkt. 20. Aha, Batista Karolina jest. No dobrze, że się zapisało. A, zapisana. A w sumie punkt kontrolny był. Dobrze, ja się z wami pożegnam. Żegna was Royad, trzymajcie się, no i cześć, do następnego odcinka, pa!